Przyznam wam widzowie, że lubię speedrunować Minecrafta i dzisiaj znalazłem sposób, jak zmierzyć się z kimś, kto tego Minecrafta przechodzić umie profesjonalnie. Znalazłem w internecie przepis na to, jak skraftować Dreama w Minecraft i słuchajcie, mam nadzieję, że to działa. Dzisiaj skraftujemy sobie Dreama i zmierzymy się z nim razem w Manhuncie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z Dreamem, ale dajcie mi znać w komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć następnego takiego Manhunta, z kim mógłbym się zmierzyć. A ja coś takiego oczywiście dla was nagram. No ale teraz już się przedłużam, lecimy z filmosem. Witam, witam widzowie, jesteśmy oczywiście w Minecrafcie i tak jak powiedziałem, dzisiaj skraftujemy sobie Dreama. I to jest niesamowite z tego powodu, że znalazłem taki przepis, który polega na tym, że trzeba połączyć 8 Tobiaszy i totem nieśmiertelny. O nie, akurat deszcz jest, nie dlaczego, taki moment najgorszy. Nie, dobra, czekajcie widzowie, ja robię cięcie, wrócimy jak przestanie padać. Dobra widzowie, jesteśmy, mamy, prawda, piękną pogodę, trzeba było chwilę poczekać, ale już mamy, nie ma problemu. Dobra, uwaga, przechodzimy do kraftowania. Mamy 8 Tobiaszy i totem nieśmiertelności. Ja to... Ej, znikły mi Tobiasze. To jest... Tobiasze... Dobra, mam już, dobra, mam na moment mi znikły, ale dobra, uwaga, kraftujemy. One tak dziwnie znikają, te Tobiasze, ale to nieważne. Uwaga, kraftujemy w ten sam sposób, jak tam było i uwaga. Nie wiem, czy to działa, bo tego nie sprawdzałem przed odcinkiem, ale mam nadzieję, że tak. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Działa! Ej, mamy... To działa ten crafting Dreama, normalnie będziemy mieli Dreama w Minecraft, co jest grane. Dobra widzowie, mamy Dreama i teraz słuchajcie, ja tutaj zauważyłem, że jest obok coś takiego. I to jest chyba do craftowania w ogóle Dreama, czyli tu chyba musimy wrzucić to, tak mi się wydaje. To trochę polega na takiej samej zasadzie jak jest taka modyfikacja, która się nazywa Twilight Forest, coś takiego. I tam też trzeba wrzucić diamenta do takiego portalu, żeby się zrespiło. I teraz pytanie, czy tu się zrespi portal, czy tu się pojawi Dream? Ej, nie wiem totalnie, ale uwaga, będziemy to sprawdzać. Więc uwaga, odliczanie, wielkie odliczanie do właśnie tej sytuacji wielkiej, w której skraftujemy Dreama. Uwaga, 3, 2, 1, 0, poszło. Uwaga. O kurde, co jest? Mamy Dreama w Minecraft. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Halo, halo Dream. O kurde, ma jakąś książkę, ma jakąś książkę. Dobra, Dream mi rzuca książkę. Ej, dobra, czekajcie. Zasady Dreama. Siema, to ja Dream. Masz minutę na ucieczkę, potem zaczyna się manhunt, zobaczymy, czy uda ci się przeżyć. Czas start... O nie, dobra, oddaj mu tą książkę. Startujemy manhunta w takim razie. Dobra, czekajcie, szybko. Nie, 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 wiecie co, ja lecę gdzieś tam dalej, On prawdopodobnie, jeżeli to jest manhunt z Dreamem, to on na pewno, na 100% będzie miał jakiś kompas, którym będzie mnie atakować. On tam stoi, o nie, nie, musimy ogarnąć sobie jak najwięcej drewna. Zbiorę stąd, żeby on po prostu nie mógł mnie dogonić. Ale dobra, najważniejsze jest to, że on też musi prowadzić normalnego survivala, więc on też będzie potrzebował czegokolwiek do tego, żeby mnie zabić, więc jak my sobie ogarniemy cokolwiek na start, to już będzie naprawdę dobrze, więc musimy się tego trzymać. Teraz uwaga, rozwalamy to drewno, lecimy w tamtą... Dobra, ej, jest wioska, ale nam się... Nie, no szczęście, życie się do nas uśmiecha, widzowie. Mamy wielki manhunt z Dreamem. Ja czuję, że ja za długo nie przeżyję. Jeżeli ja zginę w tej wiosce, to w ogóle nic mnie nie zdziwi w tym temacie, ale mam nadzieję, że uda nam się dojść chociaż troszkę dalej. I teraz musimy ogarnąć sobie jakiekolwiek rzeczy. Mamy tam, już widzę, że mamy tego, jak to się nazywa. Mamy... golema i mamy jakiś tutaj, prawda, wioskę. Dobra, czekajcie, musimy ogarnąć żarcie, więc szybko zróbmy jakiś crafting. O Boże, jestem zestresowany, to będzie naprawdę ciężkie, na Dreama. To ja mi się ręce trzęsą, nie będę ukrywał. Dobra, szybko kraftujemy sobie cokolwiek. Musimy skraftować sobie jakiś mieczyk i siekierkę, żeby móc go pokonać na samym starcie, ponieważ wtedy będziemy mogli go zabić i wiecie, będziemy mieli troszkę więcej czasu, bo on na nowo będzie musiał cokolwiek uzbierać. Ale ja podejrzewam, że on będzie tak przygotowany do tego, że raczej... Dobra, zróbmy sobie na szybko kill off jeszcze. Rozwalmy tu dwa, bo jeszcze chyba mamy czas, zanim on tutaj dobiegnie. I robimy szybko mieczyk. Dobra, mamy miecz. Dobra, i teraz muszę kontrolować ciągle, gdzie on jest, bo on za niedługo będzie mógł tutaj podbiegać już i to nie jest dobra informacja, to jest, nawet bym powiedział, że bardzo zła informacja. Dobra, ogarnijmy sobie, tu mamy mnóstwo siana, więc tak sobie tutaj zejdźmy na dół i ogarnijmy to siano, bo przydałoby się mieć go. Tylko czekajcie, ja muszę najpierw ogarnąć, muszę ciągle się rozglądać, gdzie jest ten Dream, bo on w każdej chwili może mi tutaj wybiec, a bardzo bym tego nie chciał. Zróbmy tak, ogarnijmy sobie jeszcze patyki i ogarnijmy na szybko motykę, żeby szybko to zebrać. Dobra, nie widzę go nigdzie, co jest niepokojące. Bo to oznacza, że on jakąś taktykę ma na mnie. Chyba, że on zbiera jakieś itemy początkowe. Ten speedrun troszkę jest inny niż reszta speedrunów, z tego powodu, że normalnie manhunty zaczynają się równocześnie. Ale tutaj Dream mi daje jakiegoś takiego, że tak powiem, lekkiej ulgi i pozwala mi szybciej sobie uciec. Więc to jest plusik dla nas, że tak to ujmę. Dobra, ogarnijmy sobie tak.
dobra, coś takiego. Nie wiem, jest zagubiony totalnie. Mamy jakiś węgiel, więc kurde, suj się. Nie, bo nie mam czasu, rozumiesz, że mnie Dream goni? Nie wiem, gdzie on jest, to jest najgorsze. Mamy jeden węgiel, jakby trzeba było coś przepalić. Potrzebujemy żarty, chociaż nie, mamy tam o kurde, ale się wystraszyłem tego golema. A to jest tylko golem. Dobra, uderzmy go i teraz na szybko ogarnimy sobie tutaj. Ogarnimy sobie go, zabijemy go na szybko. Mam nadzieję, że nam się to uda. O kurde, Dream! Nie! O, ale dostałem ciosa, Dobra, nie, zaczyna się manhuncik, to jest najgorsze. To jest najgorsze, chyba że ja go... Ej, golem go dojeżdżę, ja go jadę teraz. Dojeżdżam go. Dobra, zmieniają się zasady manhunta, teraz to ja go, nie Dreama. Co jest grane? Ej, dobra, jak uda mi się zabić Dreama, to będzie przecież jakieś dziwne coś. Dobra, czekajcie, musimy go dogonić, albo odstraszę go, dobra, niech on sobie pobiegnie, a ja szybko sobie zrobię tego golema, bo chciałbym, on jest troszkę poobijany, więc w sumie dobrze. Dobra, on tam gdzieś odbiegł do tyłu, widzę, że tam coś kmini jakąś, jakieś nie wiadomo co, ale dobra, czekajcie, ogarnijmy sobie tego. Raz, dwa, trzy. Dobra, chodź tutaj. No nie, znowu tu Dream biegnie, ej, to tak być nie może. Szybko, gin! Nie! Dobra, mam, ja dostałem, uwaga! Czy ja go zabiję? Czekajcie, dobra, nie, dam mu na razie odejść. Chociaż to jest, ja się boję, że on ma jakąś taktykę, on zaraz we mnie wyjedzie, czy coś mi zrobi i to będzie koniec mojego tutaj żywota. Dobra, gdzie on jest, bo tak się popatrzyłem do góry, on gdzieś odbiegł na chwilę. Możemy zrobić szybko sobie jedną z najważniejszych chyba rzeczy. O nie, brakło mi drewna! A, znikają mi itemy! Nie! Co jest? Dlaczego tak się dzieje? Ej, ja jestem tak zestresowany, że mi znikają itemy. Dobra, mamy to. Zróbmy tarczę. Mamy tarczę. Uwaga, gdzie jest Dream? Musimy go zlokalizować. Bo ja nigdy nie wiem, z której strony on wybiegnie, a bardzo bym nie chciał dostać na dziurę. Więc robimy sobie na szybko jeszcze żarcie. Uwaga, mamy żarcie. Nie wiem, gdzie on jest. Znikł mi, nie wiem, gdzie on jest. Jestem totalnie zestresowany, bo ja nie wiem, w którym momencie on mi wybiegnie. Dobra, lecimy w takim razie dalej. On ma prawdopodobnie kompas, który mnie może znaleźć, więc nie będę tutaj oddawał jakiś kurczę wskazówek, gdzie ja jestem, bo on i tak mnie znajdzie bardzo szybko. Z tym, że właśnie może to być tak, że on mnie znajdzie za szybko i to by było kurczę niefajne. Rozbieram więcej tego siana, żeby mieć też jakieś inne możliwości tutaj, prawda, walki z nim. Bierzemy sobie wodę. Ej, naprawdę ten manhuncik mi dobrze idzie, nie będę ukrywał, że jestem z siebie zadowolony. Czy uda mi się przejść Minecrafta? No, może być ciężko, ale kurczę... No wiecie, ja w sumie nigdy jeszcze nie przeszedłem Minecrafta w sumie tak samo, ale dobra, mamy naprawdę bardzo dobrze, jesteśmy do tego przygotowani. Z tym, że ja nie wiem, gdzie jest ten Dream. Ja czuję, że on mi daje fory i on zaraz wybiegnie mi z całym żelaznym setem i po prostu dojedzie mnie jak będzie chciał, nie? Bo to jest w końcu Dream, nie? I on może nie wiadomo kiedy, a zdobyć naprawdę taki secik, że nie będę mógł nic powiedzieć. Dobra, zejdźmy tu do kopalni na szybko. Ogarniemy sobie żelazo, które tutaj jest, bo potrzebujemy... O kurde, to jest nietoperz, myślę, że to jest Dream. Dobra. Na spokojnie, bo jak nas dojedzie, to jest po nas. I jakby mnie tutaj znalazł, to nie miałbym, nie byłoby czego zbierać chyba. Teraz bierzmy sobie tutaj tego żwiru trochę, bo potrzebujemy... O kurde, nie, Jezu, to nietoperz. Ja nie mogę, jak się wystraszyłem tego nietoperza, bo on cień robi i nie wiedziałem o tym, że cień coś robi nietoperz. Dobra, zróbmy sobie szybko... Szybko, zróbmy sobie to do podpalania, żeby mieć, jakbyśmy znaleźli portal. Więc mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby ogarnąć, kurde, portal. No, co jest? Dlaczego? Dobra, musimy to zrobić w ten sposób. Muszę się pobawić tutaj tym. Dobra, musimy znaleźć portal jakiś. Mam nadzieję, że nam się to zaraz uda. Ja nie wiem, gdzie jest Dream. To jest dla mnie strasznie niepokojące, bo ja nie wiem, gdzie on... Czy on mnie zaraz znajdzie, czy co? Czy on coś planuje? Dobra, odbiegamy jak naj... Oj, co to tam jest? Ej, kurde, co? Czy tam są lucky bloki? Ej, dobra, czekajcie, to się nie dzieje naprawdę. Ej, dobra, podchodzimy do lucky bloków. To jest jakiś uniwersum, w którym kurde Dream gra na lucky blokach. Ej, to jest niesamowite. Dobra, tylko on zawsze jest osobą, która ucieka, a nie która goni, więc on się może troszkę na tym nie znać, jak widać zresztą. Ale dobra, rozwalamy to, ja chcę... O nie, ale nam totalny syf dało. Dobra, to jednak nieważne, nie chcę tego. Dostaliśmy kwarce. To było najgorsze, co mogliśmy dostać, naprawdę. W ogóle mi to nie pomogło. Ej, dobra, nie widzę go nigdzie, więc to jest chyba totalna chillera, bo on mnie chyba nie umie znaleźć albo coś. Nie wiem, czy on ma kompas, czy on... Ja podejrzewam, że on jakieś tam rzeczy kmini dziwne, straszne, więc mamy przesrane ogólnie. Ale dobra, lecimy może w tamtą stronę. Przydałoby się znaleźć jakąś lava pool czy coś, kurczę, żeby się dostać do netheru. Ale czekajcie, jeszcze zrobię sobie łódkę, bo to też nam się może przydać, a tego jeszcze nie zrobiłem. A przyznam szczerze, że łódeczka to jest... O kurde!
O kurde! O kurde, skąd on ma takie rzeczy? Skąd? Nie. Szybko. Nie. Dobra. Oj, co jest? Latanie jest niedozwolone na tym serwerze. Wywaliło mnie z serwera, to się nie liczy. Dream, ej! Dlaczego Dream mi wpływa na mój komputer? Dlaczego ja nie mogę pływać nigdy w łódce i mi wywala z serwerów? Ej, co jest grane? Dream, proszę, daj mi fory. To tak być nie może, chyba że go też wyrzuciło. Może to jest jakiś ogólny lag. O kurde. Odwalmy to. Dobra, Dream tam jest, dobra, chyba zrozumiał, o co chodzi. I mi dał lekkie szanse tutaj. Dobra, daje mi uciec, bo to by było niesprawiedliwe. Dobra. Bardzo dobrze, honorowe zagranie Dreama, podoba mi się to. Tylko że on już ma żelazną zbroję i miecz, czyli tak jak podejrzewałem, on planował już od dawna ten atak na mnie. Dobra, płyniemy sobie tą łódką. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie wywali za to, że w niej pływam. Dobra, mamy tutaj lawę, też by się przydało ją zabrać, ale nie mam tyle żelaza. Pytanie, czy on mnie goni, czy nie goni mnie? Nie wiem, czy mnie goni, ale nie chcę na to patrzeć nawet. Odbiegamy od razu, ja potrzebuję zbroi, a nie mam zbroi totalnie. Ej, dobra, musimy, nie, najgorsze jest to, że jest nos teraz, więc mamy kolejne utrudnienie, bo do nas będą strzelać moby, ale do niego też będą strzelać, więc to jest bardzo ważne. Dobra, ogarnijmy jakiś, kurczę, portal, proszę, znajdźmy jakiś portal. Chcę znaleźć cokolwiek, żeby dostać się chociaż do Netheru. Ej, to by było naprawdę kozak, jakby mi się udało chociaż do Netheru dostać. Nie widzę go nigdzie, więc chyba... Ale bardzo duże fory mi daje. Ej, ja mam wrażenie, że ten Dream się ze mnie naśmiewa, że on, kurczę, tak raz jest, później sobie gdzieś tam, kurczę, robi coś, chilluje bombę i tak ogólnie to, że mnie wyśmiewa, że mógłbym mnie już dawno dorwać, ale że w sumie to sobie tam gdzieś siedzi. O kurde, biegnie. Dobra, trzeba szybko uciec stąd. O kurczę, chciałem podpalić creepera, ale mi się nie udało. Ej, tu jest lava pool, czy ja dobrze widzę, że tu jest lava poolka? Kurczę, tu jest lava poolka. Dobra, czekajcie, musimy ogarnąć jakiś system, który pomoże nam jakkolwiek z nim wygrać, więc bierzemy sobie szybko lawę do łapy. Dobra, on ma zbroję, więc jesteśmy troszkę na przegranej pozycji. O kurde, też to samo zrobił! Nie, proszę zostaw, proszę, nie, czy to jest mój koniec? Nie, zostaw, mam pół serduszka. Nie, no przegram. Kurde, zostaw mnie. O nie, no przegrałem z Dreamem, no ale w sumie nic mnie nie dziwi. No w sumie to jest profesjonalny, kurde, speedrunner, no dojechał mnie. W sumie spodziewałem się, że zginę wcześniej, no zginąłem teraz. Mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zmierzyliśmy się z Dreamem, no niestety, prawda, nie udało nam się tego przejść. No ale może w następnym odcinku się uda, więc dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wam się podobał taki odcinek i no i po prostu dajcie propozycję, z kim powinienem następnym razem zmierzyć się w takim manhuncie. A ja tymczasem wam bardzo dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, cześć, pa, pa.